What's up, folks? Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w filmie przetestujemy sobie laser Scalfan S10. Laser, który graweruje i tnie cuda. Zaczynamy! Dobrze, więc co mamy w zestawie? Expansion kit, który nam powierzchnię obszar roboczy prawie do 1 metra. Oczywiście sam laser, płytka. Tutaj w środku są materiały próbne, na których będziemy później grawerować, a tutaj jest pompa. No i generalnie w internecie możecie znaleźć mnóstwo poradników, jak złożyć ten laser, więc ja was nie będę zanudzał. Ja w tym przypadku wykorzystam 100% jego mocy, tak żeby go zakatować, tak jak zawsze na naszych testach, a na timelapsie zobaczycie już sam proces składania. Bez zbędnego gadania. Elo, lecimy. Ja sobie na spokojnie złożę laser, a wy posłuchajcie na szybko o parametrach maszyny. Scalfan S10 posiada 10 W mocy, co czyni go dwa razy silniejszym od swojego poprzednika w wersji S9. Co jednak ważniejsze, to to, że S10 w końcu wyposażono w zintegrowany nadmuch powietrza. Właśnie dzięki dyszy i pompie cięcie jest o wiele, wiele szybsze i po prostu czystsze. Wiązka lasera ma tylko 0,08 mm, a obszar roboczy takiej podstawowej wersji to jest 40x40 cm. No, mniej więcej. Jak się wymieni te prowadnice, tak jak u mnie, no to ten obszar wzrasta do 95 cm długości. No i udało się, laser jest złożony. Cała operacja zajęła mi w okolicach 25 minut, ale jak zauważyliście, pojawił się pewien problem. Znaczy się problem, nie problem. Ja o nim wcześniej wiedziałem, a mianowicie to, że jak założyłem ten expansion kit, czyli to powiększenie do obszaru roboczego, to słuchajcie, okazało się, że ten kabel, który jest w zestawie, służący do przedłużenia całej osi, jest po prostu od wersji S9, a nie S10. I nie mogę jej zainstalować, ponieważ nie byłoby komunikacji pomiędzy tym układem scalonym, głównym tym stałym sterownikiem, a poszczególnymi komponentami lasera. Laser jakby dojeżdżał do końca, to by mu nie starczyło kabla, tak? Czyli będę musiał to troszeczkę przerobić. Ja o tym wiedziałem, bo już producent mi napisał o tym, że po prostu nie tą końcówkę wysłali, znaczy nie ten kabel wysłali. Ja będę go musiał zainstalować jeszcze nie wiem gdzie. Gdzieś w tym miejscu, tu. Cały sterownik schowałem w tym opakowaniu, dopóki sobie nie dotnę osłony na niego i nie poprzerabiam. Finalnie i tak będę musiał dokupić ten kabel. No ale cóż, no przyszło tak, a nie inaczej, no trochę na to czekałem. Jest jak jest, nieważne. Teraz podłączamy go do komputera. Bardzo prosta rzecz. Z jednej strony mamy wtyczkę USB, którą podłączamy do komputera, tak? A z drugiej strony mamy po prostu zasilacz, który włączamy do prądu. No tego już wam chyba nie będę tłumaczył. O! Słychać, że laser się uruchomił. Dobra. Do obsługi lasera możecie korzystać z różnych programów. Ja używam na przykład Lightburna, ponieważ uważam, że on ma bardzo dużą ilość różnych funkcji. Co musimy zrobić, zanim przystąpimy do pracy? Po pierwsze, wskazać naszemu laserowi punkt 0, czyli w tym przypadku lewy dolny róg. I tutaj go delikatnie dosuwamy. I teraz, uruchamiając Lightburna, program wie, że w tym miejscu jest jego punkt startowy. I teraz każe mu wrócić do punktu początkowego. I wiemy, że laser już jest ustawiony. W zestawie dostaniecie też taką metalową płytkę i ją sobie warto umieścić w miejscu, w którym będziemy grawerować, ciąć i tak dalej. Natomiast no ja to robię na metalowym blacie, więc tutaj mi nie zależy. Ale to tylko tak w celu, wiecie, testu. Natomiast w jaki sposób równo to wszystko poukładać? Ano możemy na przykład wykorzystać albo tę nogę, która jest tutaj, i tutaj złapać sobie kąt. To będzie mniej więcej plus minus. Albo później w programie wytyczyć sobie kontur tego, co będziemy grawerować. Ustawienie ogniskowej tego lasera, czyli odległości jego dyszy do materiału, który będziemy grawerować, jest bardzo ważne. Do tego służy nam właśnie ten wałek, taki aluminiowy. Opuszczamy cały laser do wysokości tego wałka, skręcamy te dwie tylne śruby i teraz słuchajcie, mamy już odległość ogniskowej lasera ustawioną. Wymyśliłem sobie zrobić taki prosty napis na początku. Mamy wypełnienie, czyli on nam go wygraweruje całego. Tutaj mamy prędkość 2000 mm na minutę i moc 50%. Ja odpalam kadr. Zobaczmy, trochę duży ten napis wyjdzie.
Więc troszeczkę go zmniejszymy, aby nie marnować tej sklejki. I teraz odpalam kadr. O, super. Start. Idzie. Obczajcie sami, bardzo ładnie to wyszło, nie ma jakichś większych przypaleń. Laser działał bezproblemowo, czyli to był test po prostu samego działania. Spokojnie mógłbym mu ustawić większą prędkość i większą moc wtedy. Po prostu zrobiłby to szybciej, chociaż to też chyba trwało zaledwie, nie wiem, minutę, półtorej. Ja myślę, że musimy zacząć się bawić dalej. Wiemy już na pewno, że laser działa i fajnie by było teraz dowiedzieć się, jak działa na różnych parametrach, jakie są jego wyniki. Dlatego ściągnąłem taki przykładowy program, nie program, tylko projekt do Lightburna, tak zwany test plate, czyli taką płytkę, na której będziemy wycinać, grawerować na różnych prędkościach i tak dalej. Pan skończył cięcie i to, co się wydarzyło, to naprawdę zaskoczyło. Po pierwsze, był taki moment podczas cięcia, że nagle rozłączyło się USB. Nie wiem, czy widzieliście. I ja ponowiłem ten projekt, ale stąd jest tutaj taka ryska. Natomiast słuchajcie, ustawiłem ilość przejść chyba na 4, a on to wyciął po prostu za pierwszym razem i to nie używając nawet 100% mocy. No generalnie nie powinno się używać w tego typu laserach nigdy 100% mocy, ale patrząc teraz na ten wzór i mając ten wzór, wiem, w jaki sposób ustawić kolejne parametry. No na przykład przy prędkości 500 i mocy już 70% tylko, on po prostu już rwie dziury, tak? Sklejka ma grubość 3 mm i on sobie po prostu nic z niej nie zrobił. Dobra, wiem, jak to wszystko działa, to może teraz zróbmy tak, że wygrawerujemy logo Fox Corner. Dawno już chciałem mieć grawerkę, którą mógłbym drukować, znaczy grawerować swoje logotypy i przyklejać na produktach, znaczy produktach, no na rzeczach, które stworzyłem po prostu, tak? Teraz weźmy miareczkę, ustawmy na środku mniej więcej nasz laser, bo wiecie, co będziemy robić? Będziemy grawerować na tym blacie logo. Dobra, laser mamy ustawiony centralnie na środku stołu, zobaczmy sobie kadr. Pyk. I teraz dzięki temu właśnie expansion key będziemy mogli sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, tak? Bo zrobimy coś po prostu ogromnego. No to jest maksymalny obszar, znaczy to nie jest maksymalny obszar roboczy dla tego lasera, ale dla mojego stołu, dla mojego logo na tym stole, bo już szerzej nie da rady polecieć w tej osi. I słuchajcie, ja to puszczam i lecimy. Laserro zakończył pracę, trwało to w okolicach 3 godzin. Słuchajcie, cała ta powierzchnia, widać, że ona nie jest może jakoś głęboko pociśnięta, tak? Tym bardziej, że zrobiliśmy no 80% mocy i chyba 6000 mm na minutę. Natomiast czuć pod palcem, że rzeczywiście to no jest troszeczkę podcięte. Ja myślę, że za jakiś czas to po prostu nam się zetrze. Natomiast specjalnie nie ściągałem niektórych takich brudów stąd, typu farba, kawałki jakiejś żywicy, rdzy. On to wszystko bardzo ładnie podopalał. Wiecie, ten laser nie jest jakby skonstruowany do grawerowania na metalu. Znaczy się też, ale nie aż na czymś takim. Natomiast w zestawie dostałem różne takie gadżety, typu właśnie jakiś jeans, kawałki płytek takich kamiennych, czy blaszki takie dla psa, skóra. I teraz ja, zanim przejdziemy do cięcia i bardziej hardkorowych testów, to najpierw wygraweruję na różnymi mocami, na różnych materiałach, po prostu takie testowe próbki i za chwilę je sobie ocenimy. Oto kilka, że tak powiem, sampli, które pograwerowałem.
Słuchajcie, widać, że najlepsze prędkości usunku, najlepsze efekty osiągam przy 80% na sklejce i przy 4000, przynajmniej tak mi się podoba. Oczywiście to nie są na sekundę, tylko na minutę. Oczywiście źle sobie to stworzyłem wcześniej w tym szablonie. Tutaj mieliśmy jedno przejście, nie, tutaj mieliśmy dwa przejścia, nie, tutaj mieliśmy trzy przejścia, 100 mm na minutę, 90%, no nie udało się przeciąć. Przechodzimy dalej, to jest taka płytka kamienna i tutaj najlepszy rezultat, jeżeli mam być szczery, to osiągnąłem prawie na każdej prędkości. Oprócz tych, ciekawe, bo im ona była wyższa, tym to gorzej wygląda. No oczywiście tutaj też 100 na 90, ale no nie udało się tego przeciąć, chyba nikogo to nie dziwi. Idziemy, słuchajcie, skóra. I tutaj tak naprawdę najlepszy wynik moim zdaniem to jest ten. Na przykład już 1000 jest za dużo, bo zaczął wypalać. Tutaj było jeszcze 50%, 500 na 90. To już w ogóle zrezygnowałem, bo zaczął palić. No ale za pierwszym cięciem wypalił dziurę. To moment był, co nie? Dalej, to jest akryl i najlepszy wynik moim zdaniem to jest ten, 5000 na 30%. Tu, tylko że tu jest taka różnica, że on pod spodem musi mieć białą warstwę i na tej białej warstwie po prostu udało się wyciąć napis, bo jak zobaczycie już przy większych mocach, czy na przykład tutaj przy 500 czy przy 1000, on już się przepalił i no to nie wygląda tak ładnie. Przeszedł na wylot, nawet nie pytał. Przechodzimy dalej, jeans, i to chyba największe moje zaskoczenie, bo jak się przypatrzycie, to prawie przy każdej prędkości przelecieliśmy na wylot. Czyli tak naprawdę jedyne mądre rozwiązanie to jest jeszcze słabsze od tego tutaj. Natomiast w międzyczasie dziabnąłem jeszcze takie dwa loga pokazowe i o co mi chodzi? Chciałem wam pokazać, czym się różni wersja z pompą przy grawerowaniu i wersja bez pompy. W obydwu przypadkach cięcie zostało wykonane z pompą, bo tak trzeba. Ale w tym przypadku popsuł się obrazek. Pompa popsuła obrazek, ponieważ zaczęła wydmuchiwać te kawałki sklejki i zobaczcie, że on jest taki mętny, jest taki brudny. Więc tak, grawerujemy bez powietrza, tniemy z powietrzem. To zostało zrobione właśnie tak, jak powinno być. No ja takie naklejeczki, cięcie też jest ładne, zobaczcie, jest czyste. Tutaj trochę jest, że tutaj mógłbym jeszcze popracować, bo nie jest takie idealne, ale w tym przypadku jest cięcie Beauty Tool. To jest imię mojego psa. To była prędkość bodajże 500 i moc 90. Z tyłu było trochę słabiej, tu jest tylko wycięte po obrysie. Tutaj w ogóle tego nie widać. Ale tutaj jak najbardziej. Przydałoby się jakoś wykorzystać wielkość tego lasera, więc wpadłem na pomysł, że wygrawerujemy napis na takiej wielkiej płycie od szafy. To są plecy od szafy. Ja ją pomalowałem na czerwono, dlatego że jak zobaczycie, że tutaj jest napisane, to skumacie, o co chodzi. Włączyłem kalibrację, aby zobaczyć, czy rzeczywiście wykorzystamy prawie cały obszar. No i zobaczcie. Zostaje nam tylko trochę tutaj na dole, ale to dlatego, że jak za bardzo zacznę powiększać, to zgubię po prostu czcionkę, jej jakby proporcje, więc zostawmy tak jak jest. Dobra, napis mamy. Zobaczmy, jak wyszło. I czy wyjdzie? Pa, 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 pa. Wydarzyła się taka akcja podczas grawerowania. Tu widzicie zmianę koloru troszeczkę jakby czcionki. A było to spowodowane tym, że po prostu zapchała się dysza. Dysza lasera i ona zaczęła ciągnąć te farfloce i to wyrysowała, więc dałem minimalnie pompkę, podczas grawerowania się nie powinno dawać pompki, ale musiałem dać, bo ten syf się zbierał i jeszcze raz puściłem grawerkę, tylko że na większej prędkości, a na mniejszej mocy i trochę wyrównałem ten kolor, ale moim zdaniem wygląda to naprawdę kozacko.
Przejdźmy więc do najcięższego zadania, a mianowicie do cięcia. I tak przygotowałem różne elementy, m.in. sklejkę 3 mm, 6, deskę sosnową 20, no i na sam koniec sosnowy bloczek 52 mm. Zacznijmy od czegoś prostego, może sklejka 3 mm, moc 1000, nie moc tylko prędkość 1000, moc zróbmy 80. Proszę. Bez dyskusji. Patrzcie, co tu się wydarzyło. On to po prostu przejarał. Nie to, że on to przepalił, on to po prostu podpalił. Nie, były złe ustawienia na bank, to 100 na 100 to nie był dobry pomysł. Dobra. Zobaczmy teraz z deską 20 mm sosnowa. Prędkość 300, moc 90, 36. Enter. Sytuacja ma się tak, że w pewnym momencie odskoczyła trochę ta decha, gdzie się to podczas cięcia i już zaczął laser, to co widać tutaj, grawerować pod skosem, ale słuchajcie, ucharatał to. Ustawiamy beleczkę i zrobimy tu hardcore, bo zrobimy 100 na 10 i ja idę po gaśnicę. Tego nie będzie można uznać jako cięcie, nie kufu, ale to jest jasne, jak jeżdżę. To dalsze cięcie kompletnie nie ma sensu, a to ze względu na to, że jak się przypatrzycie, to laser już to jest tak duża wysokość, że laser gubi swoje skupienie i po prostu on tam ma prawie zerową moc, więc on sobie tak może jeździć i jeździć za przeproszeniem do ustalej śmierci. Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło, obczajcie. Po prostu wyjarało dziurę. No i tak jak mówiłem, to była jakby jedna maksymalna głębokość. On już nie poszedł dalej, bo gubił to skupienie i po prostu dalsze części nie miało sensu. Nie chodzi o to, że mi go szkoda, tylko chodzi o to po prostu, że mógłbym tutaj stać godzinę i tak by to nic nie zmieniło. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Słuchajcie, sklejka 3 mm, 4 przejścia. To się wydarzyło po 15 przejściach. Co my tu jeszcze chcieliśmy? Deskę. I tak, z deską 20 mm sosnową było tak, że pierwsze było chyba 42 przejścia na 90%, tak? I 300 była prędkość. I potem było 28 przejść, mniej więcej, tak, 28 przejść przy mocy tej przy setce. Tutaj nie mam pojęcia, ile było przejść, ale to chyba nie jest ważne. Ważne jest to, że laser ma naprawdę zajebiście dużo mocy. Jak na taki laser, taki 10-watowy, dostępny dla wszystkich. Zawsze zastanawiało mnie, co by się stało, gdybym podłożył palca pod ten laser. Więc przyniosłem szynę, oczywiście ona jest sztuczna, nie marnujemy jedzenia i za chwilę zobaczymy, co się stanie, kiedy laser przeleci nam po ręce. Jeżeli ktoś z was kojarzy zapach taki, co jest u dentysty w momencie, kiedy się boruje zęby, to jest właśnie taki zapach tutaj. No, więc generalnie z laserem nie ma zabawy, tym bardziej, że to było tylko 50% mocy. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli wam się podoba to, co robię. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pokazałem możliwości tej maszyny. No i teraz jest takie pytanie, czy jest ona warta swojej ceny. Jeżeli potrzebujecie lasera, który ma bardzo duże możliwości, to uważam, że tak. Aczkolwiek, jeżeli nie potrzebujecie aż tak wielkiego obszaru roboczego,
to spokojnie możecie brać tą mniejszą wersję, to jest 410 na 400, ponieważ uważam, że tak dużych projektów jak to chyba nie będę ja bardzo często robił. Bardziej będę drukował logotypy na rzeczach, które po prostu sam robię, tak? Jeżeli wam się podoba to, co robię, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli napiszecie mi w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Pamiętajcie, łapce w górę, o Instagramie, subskrypcji. A i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które kliknęły wesprzyj. Widzimy się w następny czwartek o 18:00. Cześć!